Witam bardzo serdecznie w grze Aikoyu Insei Chokusen. Jakaś taka bardzo dziwna nazwa, bo to gra jest oczywiście japońska. Ale o co tutaj chodzi? No tutaj akurat jest pokazówka w tym momencie. I tutaj się różne takie rzeczy dzieją, ale my dajmy sobie start na początek. Abyśmy zaczęli od początku. No dobrze. Więc mamy tutaj jakieś opcje, o których nawet nie mam pojęcia, co to jest. Nieważne, w każdym razie zaczynamy startem też. No więc teraz wpisujemy swoje imię, tak? No to wpiszmy. No i niech będzie, nie? No i tu jest end. No i teraz tutaj, prawda, klikamy, no i wyszedł nam taki zawodnik. No i dobrze, mamy tutaj, prawda, jakieś teksty lecą sobie. No i oczywiście chodzi o ten power, jaki musimy ustalić. No na razie mam dosyć wysoki power, widzę. Więc na początku mleko. I co tutaj mamy? Jakieś plus 10. Tutaj mamy tak, ile centymetrów, jaka waga. I tutaj punkty się zdobywa za poszczególne fragmenty gry. Tak, tutaj jest gra w... nożyczki, kamień, tak, i papier. Chociaż zawsze tutaj on wybiera papier, nie wiem czego. Przynajmniej, no, jako tako to nie wiem za bardzo, jak to zmienić, ale nieważne. No i teraz już pokazuje 112 cm wzrostu, 16 kg wagi. Czyli początek to jest, jesteśmy dzieckiem i po prostu no, musimy jakąś, jakoś dorosnąć, tak? No, i tutaj się pojawiają różne właśnie takie sceny z jego życia. Serce złamane, takie, także przynajmniej na zasadzie obrazków mniej więcej wiem, o co chodzi. Tak, 114-17 kg wagi, chyba rok do przodu. Tutaj u góry widzimy taki pasek, czyli etapowy, w którym w tym momencie jesteśmy, gdzie musimy dojść aż do samego końca, tak? No dobra. No i idziemy, tak? Tamten. No i teraz tutaj sobie podjada, staje na wadze i 116 cm, 28 kg wagi. No, czyli taki troszeczkę grubasek się robi. No, to zależy na co wpadniemy, tak? Teraz mlekiem popijmy, tak. Mleko nam tutaj dodało trochę więcej wzrostu, ale też i większą masę. Chyba prawidłową, nie wiem zresztą, ale chyba tak. No ale jak będziemy lądować na świnkach, no to raczej nie będzie to zbyt ciekawie. No dobra. 40 kilo od 130 cm. No to nie wiem, czy czasem tutaj nie ma już troszeczkę nadwagi. Nie znam się za bardzo na tym, ale chyba jakoś tak to jest. Mniej więcej, albo jest powiedzmy no w sam raz, nie? Tutaj coś się tego, 41 kg wagi, jest troszeczkę nadwagi. No i mamy pierwszy tak jakby etap. Taki podsumowujący, tutaj mamy tornister. Ok. Idziemy dalej. Teraz troszeczkę, o, Godzilla zaatakowała Japonię, ale zostałem wprasowany w ziemię. Okej, okay, większa waga. Jeszcze. Także to są takie zabawne czasami te obrazki. No dobrze. Weźmy teraz 150. No, teraz już chyba wagę mamy odpowiednią do wzrostu. Tak mi się wydaje. No ale teraz trzeba coś podjeść, nie? No teraz troszeczkę lekką nadwagę mamy, ale... Albo jeszcze jesteśmy w sam raz. Dobra. Na razie jest taka kariera wzrostu, tak? Czyli rozwoju chłopaka, który rośnie z roku na rok. Już ma 184 cm, to już jest dość wysokie chłopicho. A, dobra, zobaczymy, teraz będzie chyba jeszcze większy, proszę, prawie 2 metry wzrostu ma, 64 kg wagi, no, czyli chudzina, chudzielec,
Ale chyba na dobre mu to tylko wyjdzie. No zobaczymy. O, jeszcze wzrost mu podejdzie do góry. No to będzie ciekawe. Zobacz, 2 metry wzrostu ma. Jakieś niesprawności dostał, tak? A to są jakieś takie dziwne sytuacje. O mąż, jakiś transformer teraz. 204 cm, 68 kg. No to jest raczej moim zdaniem chyba trochę niedowagi. Ma i to nawet sporo. Dobra, podjedz trochę, przydać się, no już trochę lepiej. 70 kg na 2 metry to i tak jest niedużo. To jest bardzo mało. A zawsze o 4 skacze, nie? To tak trochę nie wiadomo. Co tutaj mamy? Aha, dobra, i tutaj trzeba klikać cały czas, żeby jak najszybciej przebiec. Więc tłukę wpada, ile wlezie. Nie wiem, jaki będzie czas mój w sumie na podstawie tych parametrów, ale może się zmieszczę w poniżej 20 sekundach. Dobra, aż 19. No i co tutaj mamy? 2 metry 12, ale wysoki drągal wyrósł. Dobra, chyba jakoś nie najgorzej jakoś mu to wyszło w rankingu. Aha, tutaj będzie podsumowanie teraz. Oj, chyba żeśmy nie do końca, chyba żeśmy oblali coś. Kiepski wynik, tak? A może i nie, trudno powiedzieć. Aha, tutaj jest power. Akurat w banana musiałem wskoczyć, no. Co to, jakiś dynamit, czy co to jest? Tak, dynamit, no i niestety coś nie wyszło. A, czyli teraz mamy jakieś młodzieńcze historie. Teraz co? O, trafiłem. Czy jak na gówno się wejdzie, to mamy problem jakiś ze szpitalem. Widzę tam minus 3 do czegoś, ale chyba nie do wzrostu, raczej się człowiek nie zmniejsza. No, podjedź sobie, bo jednak wagę masz trochę, ale i tak jakoś nie za bardzo wpłynęło mu to na wagę. Widać, ma dobrą przemianę materii. To jakaś śmieszna trochę gra, ale okej, można poprzewijać te teksty. Szkoda, że się nie zna języka, bo tutaj na pewno teksty te są, podejrzewam, zabawne w jakiś sposób. A, to mnie przyspieszyło do przodu dalej, tak? Napij się mleka, no chyba już nie urośnie. Urósł jeszcze o 10 cm, ja pierniczę. Chłopie, to jeszcze trochę będziesz wielkości Godzilli, nie? I znowu mamy... Coś tutaj mu się stało znowu. Ale nie wiem co. Dobra, tutaj gdzie jest coś, to jest coś związane z aktywnością sportową. Dobra. Dobra, lećmy dalej. Zobaczmy, jak to będzie się dalej. Wybiło mnie dalej, ale to nie ma znaczenia tutaj w sumie. Coś tam dzieje. No i znowu wylądowałem w szpitalu. Teraz pełny power. Znów piłeczka, dom się zapalił. No to pięknie. Minus 6, ale nie wiem. Te statystyki są dla mnie bardzo tutaj niejasne. No po prostu nie znam języka japońskiego. Skoczył do wody i co? Będzie? Coś chyba nie poszło za bardzo, bo minus 5 tam było. Chyba klapnął na dechę. Kto wie, teraz co mamy jakieś... A, podlewanie kwiatów, tak? No jeszcze tutaj mamy coś, jakąś ostatnie wydarzenie i go. No i zobaczymy, jak to w rankingu wypadłem. Aha, jeszcze to muszę. Goń. Muszę naparzać w ten. Bardzo szybko trzeba naparzać. Jada, jedziesz, dajesz szodu. Dobra, nieco 4, palec trochę boli. Okej.
No i mamy podsumowanie. Tu jakaś zapłakana, nie wiem czy to... Co to jest? Jakiś dyplom? Ale ja wiem co to za wynik jest, nie mam zielonego pojęcia. Dobra, teraz mamy kolejną zabawę. Aha, mam jeszcze w to trafić, tak? Super. Już to widzę. O, jest, trafiłem dwójkę. Kurczę. To to będzie trochę dla mnie wyzwanie. Jeszcze nie przeszedłem nawet. Kurka wodna. Co jak co, ale to ta piłka troszkę... O, jest czwórka, dobra. No coś się tutaj dzieje, no zobaczymy. Co jakieś dojo czy coś tam? Poważnie. Co ja mam tu zrobić? Strike 3! Nie wiem właściwie o co tu chodzi. Uch, zmęczył się. Nie wiem, który był którym tak naprawdę. I cofnęło mnie? Nie zaliczyłem chyba tutaj czegoś. Za wcześnie. Czegoś nie zaliczyłem, mnie wycofało. No właśnie, to mini gierki co? To są takie troszeczkę deprywujące. Co to za jakiś tygrys czy coś tam? O, jestem krok do przodu. Nie może to być. Dobra. Dobra, zobaczymy. No ciekaw jestem, co, jak to się dalej ta gra rozwinie. Bo czy... Czy to się jakoś przegrywa, czy nie? Nie mam zielonego pojęcia. No jak na razie nie mogę sobie w kulkę trafić. No, cudownie. No pewnie tak już zostanę. O jest, wreszcie jakieś dwa chociaż. Tak, oczywiście, trzy kroki do tyłu. Tak to jest z tymi bananami. Nie no, po prostu nie mam koordynacji odpowiedniej w tego typu rzeczach. Dobra, jest trzy, to w banana wlecę. po prostu chyba już się stąd nie wydostanę. No niezła jazda. No nic, spróbujmy dalej, no zobaczymy. Aj kurczę, normalnie. Lipa z tym moim trafieniem. Jest dwa. Dobra, jest szansa, że przeskoczę tego banana. O, wreszcie coś, co lubię. Przy komputerze posiedzi. Ile ma? 2 metry 32? Tyle ma wzrostu? Ja pierniczę, no. Normalnie koszykarz. Światowej klasy normalnie powinien być z niego. Ale jeszcze nie przeszedłem do kolejnego etapu. Dobra, przeskoczyłem banana. Chyba, że tu etap jest liczony trochę inaczej. Chyba od odległości, jaką przebędę. Na to wygląda. Chyba tak. Tak, cudownie. To nie powinno już tutaj wracać i pokazywać to z powrotem. Trzy kroki do przodu. Okej, coś się dzieje. Co to? Aha, gra w baseballa chyba. Siedzę na ławce rezerwowych chyba, co? Dobra, idziemy dalej. Mleko, trochę pora się coś napić. Wzrost oczywiście wyższy. No nie wiem, czy ja tutaj będę rósł do wielkości faktycznie Godzilli? Niesamowite. Tak, tutaj co? Jakąś laskę poznajemy? No dobra, dawaj. Masakra z tym odbijaniem tej piłki. Co, to też się zastanawiam, co będzie, kurczę, w następnym. Jak to tutaj trzeba dosyć dużą precyzją się. Co, to jakaś operacja mnie czekała? Na to wygląda.
Rzeczywiście mam tego cela. Cudownie. Dobra, chociaż dobre te dwa. Tak, ćwiczymy. Szóstkę trafiłem, nie może być. No to trochę mi przyspieszy temat. Oj, prosto w mleko, jeszcze wyższy będę? No jak? 252 cm. O ile o to tutaj chodzi, bo ja nie mam pojęcia. Czy faktycznie o to chodzi, że to jest jego wzrost, czy po prostu coś innego. No ale zakładamy, że wzrost. No, może będzie miał z 5 metrów do końca całej gry, chyba, nie wiem. Trochę trzeba masy mięśniowej nabrać, tak? Coś tutaj nie poszło. Dobra. Aby do końca, aby do końca i będzie... I będzie ok. Ach. Jak nie za późno, to za wcześnie. Dopiero jestem w połowie drogi. Dobre i dwa, byleby do przodu. Znowu mamy jakiś temat związany. Nie wiem z czym. Dobre. Mleko, jeszcze będę wyższy? No nie wierzę. Chyba już myślę, że nie. Chyba coś się zmniejszyłem tym razem. Ciekawe. O 2 cm się zmniejszyłem. Dobre. I kupa. Bo jakaś powódź nadejszła. No, widzisz, jakie tutaj jeszcze takie życiowe są historie, widać, tego człowieczka. Nie no, to akurat z tym tematem baseballowym to trochę przesadzili. No wreszcie coś trafiłem, kurczę. Normalnie strasznie to męczące jest. Co to, złodzieja? Gdzieś tego pogoniłem. I coś na plus poszło. Dobra. Kałuża jakaś. To pierwszy raz coś takiego. Nie wiem, co to tam, o co to chodziło. Dobra, byle do przodu. Najważniejsze. Co to jest? Jakieś jajeczko? Nie wiem. Muszę dotrzeć do bazy, tak? Co on, te klocka wali? Coś w tym stylu. No dobra. Ja dalej. Ej, pudło. Tak, za wcześnie. No i z tą moją celnością to jest... Dobre. I znowu mamy ciekawą sytuację. Za późno. Dobra. Będzie więcej miał zdarzeń życiowych. Coś tam się gdzieś działo, gdzieś ucieka teraz. Ach. Pudełko. No, męczące to jest okropnie. Ten baseball. Dobre, dawaj, byle do przodu, kurczę. Okej, okay, przeskoczyło mi dalej. No tak, tylko jeszcze trzeba sobie trafić, nie? Dobra, przynajmniej te dwa. Znów siłę. O, co, urwało się, nie może być, poważnie? No to takiego pecha to tylko on może mieć, nie? Dobra. Co teraz? A ja wiem, co on teraz zrobił. W piżamach jakiś siedzi. I do przodu. Tak, podjedz trochę, bo słabiutki jest. Waga nie wzrosła mu o nic.
ma dobrą przemianę materii. A tak, oczywiście. Jeszcze musi być tutaj banan na końcu. Zarąbiście. A już tak się cieszyłem, że będę wreszcie na końcu, a tej banan. Co te koszulki pozmieniali sobie? No dobra, zobaczmy. Dobra, teraz przeskoczymy banana. Oj, dobra, podsumowanie. Będzie lipa pewnie. No pewnie, podeptali mnie. O kurczę, jakiś boss wyszedł. Co, nie zdałem żadnego egzaminu. 1300, coś tam, coś tam. Podsumowanie ogólne. O kurczę, jakie pudło. O. Może teraz trafię. Jest, trafiłem. Teraz troszkę szybciej się porusza. Możliwe. No, muszę przyznać, że to nie będzie proste. Tej kurcze brakło. No popatrz ty się. Really? O tak, teraz to przeskoczyło całkowicie. Dobra, trafiłem jeszcze jedną. Jeszcze jedną mam piłkę. Dobra, honorowo chociaż jeszcze raz. No i co tutaj? Ranking ostateczny. 5200 punktów. Chyba tak, to już jest. No i właśnie, ciekawe co tutaj jest napisane. No i wszystko od nowa. To be continue. I na tym się ta gra zakończyła. Więc do zobaczenia w kolejnych wideo recenzjach gier na NES-a, Pegasusa albo Nintendo.